Kazimierza Wojtekicz. Nie nadążają za przodami. Szanowni Państwo, drodzy jubilaci, rodziny, no zawsze te spotkania z okazji tak zacnego jubileuszu są momentami bardzo wzruszającymi. Zresztą zauważyliście Państwo, że te pierwsze moje przypięcie było tego dowodem, ręce jeszcze drżały, bo rzeczywiście stanąć przed jubilatami, którzy 50 i więcej lat wspólnie przeżyli, jest to moment szczególny, jest to moment bardzo wzruszający. Chciałbym za te 50 lat wszystkim Państwu gorąco podziękować. Podziękować i pogratulować. Podziękować dlatego, że przez te 50 lat wszyscy żeście Państwo ciężko wspólnie pracowali, ponosiliście trud prowadzenia rodzin, ponosiliście trud wychowywania dzieci, ponosiliście trud pracy zawodowej. Często w niełatwych warunkach, często w trudnych czasach, często w różnych sytuacjach, gdzie nie możemy powiedzieć, że 50 lat to same radości, ale niestety proza codziennego życia. Cieszyć się należy, że te 50 lat Państwo przetrwali. Przetrwali w dobrym zdrowiu, przetrwali wspólnie i dzisiaj możecie się z tego cieszyć. Ja się cieszę również, patrząc na wiele znajomych twarzy, które są do dzisiaj jeszcze aktywne, jeszcze udzielają się. Widzę tu i panią Sołtys, widzę tutaj członków Związku Emerytów i Rencistów. Widzę osoby, które rzeczywiście przez lata nie tylko zawodowo, ale i społecznie bardzo mocno się udzielały, bardzo mocno działały na rzecz innych. I za to wam trzeba gorąco, gorąco dziękować. Dwa dni temu mieliśmy w naszym mieście konferencję organizacji emeryckich, na których mieliśmy wielu zacnych gości. I jeden z gości z
stwierdził, wręcz podsumował życie człowieka jako splot dwóch elementów, miłości i pracy. I myślę, dzisiaj wy wiecie najlepiej, że pierwsze, co was zetknęło z sobą, to było na pewno uczucie żarliwej miłości. Później ta miłość musiała się przeplatać z pracą, bo przecież trzeba było pracować na utrzymanie rodziny, na utrzymanie dzieci, na ich wykształcenie, ale myślę, cały czas przeplatało się tą miłością, bo bez niej prawdopodobnie żadne małżeństwo 50 lat nie przetrwało. I tego trzeba nam gratulować, ale myślę, że młodsi mogą i zazdrościć, bo przed nami dopiero, przed Państwem ta próba, prawda, tak długo trwała i należy tu życzyć Waszym rodzinom, Waszym dzieciom, Waszym wnukom obecnym tu, żeby rzeczywiście za kilkadziesiąt lat na tej sali w podobnych okolicznościach mogli ze swoimi połowicami przybyć i świętować jubileusz 50-lecia. Także kochani, drodzy przyjaciele, jeszcze raz gorące gratulacje i oczywiście życzenia długich, długich lat w zdrowiu, długich, długich lat we wspólnym pożyciu, żebyście mogli już dzisiaj korzystać z tych przywilejów wieku emeryckiego, żebyście mogli cieszyć się dziećmi, żebyście mogli cieszyć się wnukami, a pewnie już i prawnukami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwilę odbędzie się część artystyczna. Na godzinę 11:30 było zaplanowane, także chwileczkę poczekamy jeszcze na Panią, która właśnie uświetli swoim pięknym głosem ten miły czas. Tu już Panowie przygotowują, będzie część taka poczęstunkowa. I chciałabym informować, że poczęstunek jest ciepły pociłek dla jubilatów, a pozostali goście, jeżeli życzenie herbatka, ciasto, jak najbardziej zapraszamy. Dobrze? To może tę pudełeczka rozdam Państwu. Tak? Może być tak teraz, później? No. Może być dobrze.